Annuncio Vobis Gaudium Magnum Abemus Papam Ojciec świadczy o synu Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 27 maja 1987 roku. Ewangelie i cały Nowy Testament dają świadectwo o Jezusie Chrystusie jako Synu Bożym. Jest to centralna prawda wiary chrześcijańskiej. Wyznając Chrystusa synem, współistotnym Ojcu, Kościół idzie wiernie za tym ewangelicznym świadectwem. Jezus Chrystus jest synem Bożym w ścisłym i właściwym znaczeniu tego słowa. Jest więc zrodzony w Bogu, a nie stworzony przez Boga, i z kolei przyjęty za syna, czyli adoptowany. To świadectwo Ewangelii oraz całego Nowego Testamentu, na którym opiera się wiara wszystkich chrześcijan, znajduje swe ostateczne źródło w Bogu, w Ojcu, który daje świadectwo o Chrystusie jako swoim synu. Była już o tym mowa w poprzedniej katechezie, poprzez nawiązanie do zapisu Ewangelii wedle Mateusza i Łukasza. Nikt nie zna Syna tylko Ojciec, nikt nie wie, kim jest syn tylko Ojciec. To jedyne i podstawowe świadectwo, które wypływa z odwiecznej tajemnicy życia trynitarnego, znajduje swój szczególny wyraz w Ewangeliach synoptycznych, naprzód przy opisie Chrztu Jezusa w Jordanie. Po raz drugi w opisie przemienienia Jezusa na górze Tabor. Oba wydarzenia zasługują na dokładne przypomnienie. Czytamy w Ewangelii świętego Marka: W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana Chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice, stępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Wedle zapisu Mateuszowego, ten sam głos z nieba kieruje swe słowa nie wprost do Jezusa, ale do tych, którzy są obecni przy Jego chrzcie w Jordanie. Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. W zapisie Łukaszowym brzmienie tych słów jest takie same jak u Marka. Jesteśmy więc świadkami teofanii trynitarnej, Głos z nieba, który zwraca się do Syna w drugiej osobie, Ty jesteś, jak u Marka i Łukasza, lub też wskazuje na tego Syna w trzeciej osobie, ten jest, jak u Mateusza, jest głosem Ojca. Ojciec niejako przedstawia swego Syna ludziom, którzy przyszli nad Jordan słuchać Jana Chrzciciela. Pośrednio więc przedstawia Jezusa całemu Izraelowi, jako tego, który przychodzi w mocy Ducha Świętego namaszczony Duchem Świętym, czyli Mesjasz Chrystus. Jest to Syn, w którym Ojciec ma upodobanie, Syn umiłowany. To umiłowanie, miłość, pośrednio wskazuje na Ducha Świętego w jedności trynitarnej. Ale w Teofanii przy chrzcie nad Jordanem nie jest to dostatecznie uwyraźnione. Świadectwo Ojca, zawarte w głosie, który pochodzi z nieba, z wysokości – ma miejsce u samego początku misji mesjańskiej Jezusa z Nazaretu. Powtórzy się ono w momencie poprzedzającym mękę oraz cały paschalny finał tej samej misji, w momencie przemienienia. Przy całym podobieństwie obu Teofanii zachodzi jednak wyraźna różnica, która w znacznej mierze wynika z kontekstu. Podczas chrztu w Jordanie Jezus zostaje ogłoszony Synem Bożym wobec całego ludu. Teofania przemienienia pańskiego odnosi się tylko do kilku osób wybranych. Nawet apostołowie nie zostali do niej wprowadzeni in gremio tylko trzech: Piotr, Jakub i Jan. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Temu przemienieniu towarzyszy ukazanie się Eliasza z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Gdy zaś trzej apostołowie przestraszeni takim przebiegiem wydarzenia, równocześnie wyrażają pragnienie, aby je przedłużyć i utrwalić, dobrze nam tu być. Wówczas zjawił się obłok, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Tak w zapisie Ewangelii Markowej, u Mateusza podobnie. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie. U Łukasza natomiast to jest Syn mój, wybrany, Jego słuchajcie. Wydarzenie opisane przez synoptyków ma miejsce wówczas, kiedy Jezus przez swoje znaki, cuda, a także przez czyny i słowa dał już poznać siebie Izraelowi. Głos Ojca stanowi niejako potwierdzenie z góry tego, co już dojrzewało w świadomości uczniów. Jezus chciał, ażeby na podstawie znaków i słów wiara w Jego boskie posłannictwo i synostwo Zrodziła się w świadomości jego słuchaczy niejako z wewnętrznego objawienia, które daje sam Ojciec. Pod tym względem szczególnie znamienna jest odpowiedź, jaką usłyszał Szymon Piotr po swym wyznaniu w pobliżu Cezarei Filipowej Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Wiadomo, jakie znaczenie ma powyższe wyznanie w ustach Szymona Piotra. Istotne jest to, iż prawda o Bożym synostwie Jezusa z Nazaretu: Ty jesteś Chrystus, Mesjasz, Syn Boga żywego, pochodzi od Ojca. Tylko Ojciec zna Syna, tylko Ojciec wie, kim jest Syn, i tylko Ojciec może udzielić tego poznania człowiekowi. To właśnie stwierdza Chrystus w odpowiedzi danej Piotrowi. Prawda o synostwie Bożym która pojawiła się na ustach apostoła, a przedtem dojrzała w jego wnętrzu, w jego świadomości, pochodzi z głębi samoobjawienia się Boga. Wszystkie analogiczne znaczenia wyrażenia Syn Boży, znane już ze Starego Testamentu, zostają tutaj całkowicie przewyższone. Chrystus jest synem Boga żywego, synem w znaczeniu właściwym i istotnym tego słowa. Jest Bogiem z Boga. Głos, jaki trzej apostołowie słyszą w czasie przemienienia na Górze, w której późniejsza tradycja upatruje Górę Tabor. Potwierdza to przeświadczenie, któremu dał wyraz Szymon Piotr w pobliżu Cezarei. Potwierdza niejako od zewnątrz to, co Ojciec już objawił od wewnątrz. Jeśli teraz Ojciec potwierdza objawienie wewnętrzne o Bożym synostwie Chrystusa, to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie to zdaje się zarazem tym świadectwem przygotowywać tych, którzy już uwierzyli do wydarzeń zbliżającej się Paschy, do poniżającej śmierci Chrystusa na krzyżu. Jest rzeczą znamienną, że gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż sen Człowieczy zmartwychwstanie. Teofania Góry Przemienienia Pańskiego pozostaje wyraźnie w związku z całością tajemnicy paschalnej Chrystusa. W tym ciągu można także odczytać znamienny zapis Ewangelii Janowej. Rzecz dzieje się po wskrzeszeniu łazarza, gdy z jednej strony rośnie podziw dla Jezusa z Nazaretu, a z drugiej narasta zagrożenie. Wówczas Chrystus mówi o ziarnie pszenicznym, które musi obumrzeć, ażeby mogło przynieść plon obfity. Nawiązując zaś do tego porównania, kończy takimi słowami. Teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. W tym głosie wyraża się odpowiedź Ojca, potwierdzająca słowa Jezusa poprzednio wypowiedziane. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Syn Człowieczy, który zbliża się do swej paschalnej godziny. Jest tym samym, o którym w teofanii chrztu i przemienienia głos z wysokości obwieścił Syn mój umiłowany, w którym mam podobanie wybrany. W tym głosie zawierało się świadectwo Ojca o Synu. Naoczny świadek, Piotr Apostoł, powie w swym drugim liście, dodając otuchy chrześcijanom w trudnym momencie prześladowań. Jezus Chrystus otrzymał od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos go doszedł od wspaniałego majestatu, to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z nim razem byliśmy na górze świętej. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Tak się modlimy, tak wyznajemy naszą wiarę, w wielką tajemnicę Bożą, tajemnicę synostwa Bożego Jezusa Chrystusa. Jak Pan Jezus sam powiedział, zapisały to Ewangelie synoptyczne, przede wszystkim Mateusz i Łukasz: Tylko Ojciec zna Syna. I dlatego też, kiedy Szymon Piotr w pobliżu Cezarei wyznał: Ty jesteś Chrystus, syn Boga żywego, wówczas Chrystus odpowiedział Mu: Ciało i krew nie objawiły Tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Tylko Ojciec zna Syna, tylko Ojciec wie, kim jest syn. I tylko Ojciec może zaszczepić w duszy, w umyśle człowieka prawdę o Bożym synostwie swojego Syna, tego, który stał się człowiekiem. Stał się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia, wszedł w posłannictwo mesjańskie. Jest rzeczą znamienną, że w dwóch momentach tego wejścia Chrystusa, w jego mesjańskie posłannictwo, synostwo Boże Mesjasza, zostaje potwierdzone głosem z wysokości. Dzieje się naprzód przy chrzcie w Jordanie, a z kolei podczas przemienienia na górze Tabor. Ten jest syn mój miły, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Ten głos z wysokości, który świadczy o synu, daje świadectwo o synu. Może być tylko głosem Ojca. Przychodzi zaś naprzód na początku misji mesjańskiej Chrystusa przy chrzcie w Jordanie, przychodzi z kolei w przeddzień wydarzeń paschalnych. W przeddzień Jego męki, śmierci na krzyżu, Jego wyniszczenia i uniżenia, a także Jego zmartwychwstania. W tych dwóch momentach kluczowych, Ojciec daje świadectwo o swoim Synu, i ma to charakter szczególnej Teofanii. Jest to samo objawienie się Boga, Boga Syna, w Słowie Ojca, w Głosie Ojca. Niech to krótkie streszczenie dzisiejszej katechezy pogłębi naszą świadomość wiary, którą wyznajemy w słowach, Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który jest Bogiem z Boga, Światłością ze Światłości, który jest Synem Zrodzonym, a nie Stworzonym, Współistotnym Ojcu. Pozdrawiam wszystkich obecnych pielgrzymów z Polski, a także z emigracji i życzę błogosławieństwa Bożego dla Was, dla Waszych rodzin, parafii, środowisk, diecezji, dla całej naszej Ojczyzny, którą w krótkim czasie mam nawiedzić. Pate nostri piezeni, santi vice tu ventù, ad venire regno tu, mi hai di volontà tua, si può in cielo e in terra. Ma il nostro quotidiano, da noi soglie, che dimette noi la vita nostra, circondano nostri vittimi, debitori vostri, e tre nostri induca in tentazione, se li verano